dzisiaj sobie zagramy tak realistycznie bardziej. Patrzcie jak realistycznie. Ja już jadę zmieniać furę, bo bierzemy fury offroadowe. Jest kurczę, ej, zobaczcie co to jest, wiosna? Wiosna chyba jest, bo ostatnio była zima. Jest pięknie, jest dym spod opon, nie się dzieje w tej Fordzie teraz. A nie zima, tak wiesz, paskudnie. No my teraz będziemy mieli w prawdziwości paskudnie, no nie? No bo zima idzie. Ja zmieniam furę, bo dzisiaj się umówiliśmy, że tak, bierzemy fury offroadowe i jedziemy na przejażdżkę. Jedziemy na przejażdżkę, ja już wynalazłem miejsce, gdzie jedziemy, co robimy. Wiosna jest, no, no, no. I tak, bierzemy furę, a może kupimy jakąś nową? Może mam, może nie mam jakiegoś samochodu tutaj. Poczekaj, jump filter, to jest chyba to. Car type, ja go nie mam, weźmiemy to, będę piękny dzisiaj. Wy pewnie wzięliście jakieś normalne samochody, a ja wezmę takie dziadostwo, no nie? Znaczy dziadostwo, no fajne auto, ale takie. Wygląda bardziej tak z daleka jak Audi A1 czy S1. No nie? Taki bucik. Bentayga wziąć? Welcome pack jest mocniejsza? No dobra, no to weźmy to. Tylko my mieliśmy jechać zgodnie z przepisami, no ale dobra, no. Niech będzie. Czy można zagrać? Pewnie, że tak. Dzięki ziomek za donacik, gra ile chcesz. Dobra, ja wiem, które malowanie. Policyjne? Nie no, klubowe wypadałoby zrobić. Dobra, bierzemy kolor na razie i tyle. Dobra, kolor. Czy grałem w Car X Drift? No pewnie, że grałem. Grałem. Siema, siema wszystkim, siema, witam was. Co z graniem w Dead Space'a? No nie gram w Dead Space'a, bo nie chcieliście oglądać Dead Space'a. O kurde. Chciałem coś zacząć mówić, a piłem herbatę i się zadławiłem. What the fuck? O rany, dobra, co robimy? Ja nie tuninguję tej fury. Zostawię ją tak jak jest. Wy sobie też nie robiliście jakiegoś malowania. Dobra, opcja jest taka. Ja się ustawię tu koło was. Aha, wy już się rozjechaliście, ech. Czekaj. I pojedziemy sobie najpierw do miejsca, z którego będziemy jechać. Szkoda, że mi pad nie działa, bo bym chciał porobić zdjęcia. Ale zobaczcie, włączony jest, podłączony do komputera. A nie działa, nie działa żaden pad. To coś mi się z komputerem stało. Trzeba komputer wymienić chyba. No żeby pad od Xboxa nie działał, to jest już święto. To już jest mega dziwne, nie? O, naprawił się, super. No dobra, no to będę miał pada. Aha, no to wyznaczymy sobie miejsce, gdzie będziemy jechać. Więc tak, startujemy sobie stąd. Stąd sobie startujemy. A dojeżdżamy. Dojeżdżamy, tu jest taka miejscówka. W tym miejscu, tylko mi tu pokazuje kropkę, no nie? Także zaraz tam wyznaczymy drogę i będziemy tam jechać. Będziemy jechać zgodnie z przepisami, ale potem jedziemy gdzieś na offroady. I z tego miejsca myślę, że pojedziemy sobie gdzieś pod tą górę jeszcze, żeby pojechać tak bardziej offroadowo, nie? Bo teraz tak będziemy się mniej więcej dróg trzymać. Albo może, o, pojedziemy sobie przy jeziorze i gdzieś tymi polnymi drogami. Tylko tak, wiesz, w granicach rozsądku, żebyśmy się razem trzymali. Zaraz wam pokażę co i jak. Jedziemy sobie najpierw tutaj, gdzie zaznaczyłem. Ty tu się po środku siedzi. Jak w McLarenie F1, zobacz. Tak 120 km na godzinę to taki maks, no. Tutaj jak na Fordze 120 km na godzinę to jest taka prędkość bardzo spacerkowa. 120 max, ja będę chyba jechał tak w okolicy stówki. To jest taka bardzo przyjemna prędkość, nie? Że nie zaśniemy, ale też... No, jest w porządku. Zrobię tuning Nissana Buddy. On tam pomalował chyba ten samochód, no nie? No myślę, że będzie trzeba zrobić, jasne. Czy widziałem co jest w klubie samochodowym w GTA? Chyba... Calio? Do wytestowania? Jakiś inny samochód jest jeszcze do czegoś tam, do wygrania. Calio czy Sralio, jak to się tam nazywało? O, za daleko wam zaznaczyłem, chłopaki, bo... No, ale może być i tu. Możemy się i tu spotkać. Tu się ziomeczek już zafarkował, to niech będzie. Spotykamy się na offroadach. Chodziło mi o ten parking tam wcześniej. Dobra, nawracamy. Coś czuję, że w piątce też będziemy mieli obrót kierownicy tylko o 180 stopni.
Czekaj, bo ja się tu muszę do tyłu spojrzeć. Aha, ja mam przycisk od tego, dobra, nieważne, nieważne. Cofamy. Dobra, wycofane, elegancko. Tylko będę zjeżdżał? O, nie zjeżdżam. Jest spoko. Nie wiedziałem, ale widziałem, co się działo na Discordzie, aha. Polecam drogę strumykiem do samego morza. Ty masz plan, ty masz łeb. Ja chyba kojarzę, o co chodzi z tym strumykiem. To, tak? Ty, to jest dobra opcja! Ej, to jest jeszcze lepsze niż ja wymyśliłem. Zrobimy tak. Ty to masz łeb jak sklep. Jedziemy, chłopaki, patrzcie, tutaj pojedziemy sobie do mostu i tutaj tą drogą się jedzie offroadem. Przecież to jest oczywiste, że musimy tak zrobić. Dzięki za donejcik. Informacje są na Discordzie. Tak. Tak musimy zrobić. Dobra, jedziemy sobie powoli. Ale to będzie fajna wyprawa. Ja strasznie lubiłem takie wyprawy w GTA Online robić na PC-cie z wami. To było mega fajne, bo tam offroady są mega duże, no nie? Zresztą w piątce też będziemy mieli offroady. Jedziemy, ja będę tak koło stówki jechał, nie szybciej. Chodzi o to, żeby się ze sobą nie zderzyć, żeby na spokojnie jechać, no nie? Dzięki za nominację w Asusie. Spoczko, nie ma sprawy. Ty, tutaj jest jakiś random. W Warszawie, widzicie? Ciekawie jaki on ma what the fuck teraz, jak patrzę na wszystkich jeżdżących tymi offroadówkami, no nie? Ty, ale to jest mega. Musimy w mniej osób wbijać na zloty. To wtedy będziemy spotykać randomów. Na przykład w 5 osób wbijać na albo w 5, albo w 6 osób, o. Tak, żeby jeszcze inni gracze się pojawiali. Jak będą konwoje 16 osób w Forcie Horizon 5, to będzie, kurczę, sikawa prosta. Będzie superowo, no nie? O, widzę... Ty! Mi tutaj do środka kapie w tym aucie. Zobaczcie, widzicie krople? Na desce rozdzielczej? Czekaj, jeszcze przybliżę. Widzicie to? Ale fajne, nawet to odwzorowali. Nie zrobiłem ani jednego Dead Space'a? A, chodzi ci na Twitchu. Bo myśmy robili Dead Space'a ostatnio. Dawno temu już żeśmy grali w Dead Space'a, chyba z miesiąc temu. Prawie całego przeszedłem. Oj, trochę za mocno przyspieszyłem. Spokojnie, spokojnie. Jadą tam świry. Ale to wygląda. Ej, znowu jakiś random przyjechał. Tak? Ktoś tutaj nas mijał przed chwilą. Tą subarką taką driftującą. Mega. No, padło od Xboxa zdecydowanie. Aha, jeszcze w harmonogramie zostały te streamy. No, to będę musiał to usunąć. Tak, no właśnie, ej, to jest fajne, nie? Że od Xboxa 360 da się grać w najnowsze gry na PC-cie. Chodzi mi o ten pad od Xboxa 360. Że nie trzeba kupować nowego pada, żeby grać na dziesiątce, to jest spoko. Ej, one się za bardzo nie różnią od siebie, i ergonomią, i tam wykonaniem. Nawet bym powiedział, że te nowe pady od Xboxa są troszeczkę bardziej delikatne niż pady od Xboxa 360. Przynajmniej pamiętam, że ten od Xboxa 360 był niezniszczalny. No teraz chyba ciężko będzie dorwać jakiś nowy model, taki w miarę zadbany, więc jak ktoś kupi teraz, no to stwierdzi: ej, ten model był do dupy, Lucek to pitok, bo powiedział mi, że są fajne, a tu coś mi się zepsuł, no nie? Dobra, ej, bo tutaj na mapie, tej minimapce, którą mamy, nie ma drogi, gdzie mamy jechać, prawda? Więc my musimy sobie zjechać tutaj. Jedziemy wzdłuż drogi, wzdłuż tej rzeki. Właściwie to jedziemy samą rzeką, mam offroadowe fury. I chłopaki, nie bójcie się, jedźcie z przodu, ja was tu nagrywam. Jedźcie sobie normalnie z przodu, wyprzedzajcie mnie, ja nie chcę tutaj być z przodu. Chodzi o to, żebym ja was nagrywał, to wy macie być na odcinku, my jesteśmy ekipa. Zresztą ekipa, słowo to już chyba dzisiaj takie... jakby za często używane, no nie? Ekipa to nosi, ekipa tamto. Ekipa się godzi, ekipa się kłóci i takie... No ja już nie wiem, musimy jakoś inaczej się nazywać, może klub? Klub by pasował. Widać, że Polacy. Ej, nic nie widać z kokpitu, zobaczcie, ta woda leci tak do góry.
Tu jest fajny offroadzik, za chwilę ta rzeka się zwęży i będzie to spoko wyglądać. Czy robiłem zlot youtuberów? Wiesz, są tylko ekipa, znaczy Team X chyba też mają jakieś samochody, no nie? Ja tam nie obserwowałem. Zakon, tak. Nie, no po prostu klub chyba będzie najlepiej. Patrzcie, tutaj można pod górki sobie podjeżdżać. To jest, tych takich terenów w Forza Horizon 4 jest sporo. Takich, wiesz, mało uczęszczanych, niewykorzystywanych. Można sobie jeździć, wiesz, ile razy tutaj jesteście w ciągu? Ja jestem tu chyba z trzeci raz, odkąd gram Forza Horizon 4. Trzeci raz! A tutaj eliminator się nie odbywa. No nic tu się nie dzieje, nie? W tym miejscu mapy. Nie wiem, czy tu są jakieś zawody, czy są jakieś zawody, czy nie. Odbywają się tu jakieś zaplanowane przez twórców? No chyba nie ma. Więc my możemy sobie tu teraz pojeździć i powariować. Taka jazda zgodnie z przepisami. No taki był cel? Ale co, no pojechaliśmy na offroady, a na offroadach jakie są przepisy? Na offroadach są przepisy typu przeżyj. Ale ja, tu chodzi głównie o to, żeby nie jechać jakoś tam szybko, żeby tak, wiesz, nie wariować, nie, żeby powoli sobie spacerować przez tą mapkę. I taki spacerek chciałbym zrobić też z wami w The Crew 2, gdzie będziemy sobie jechać przez całe Stany Zjednoczone, jak kiedyś. Ja tam kilka nowych samochodów mam, będziemy mogli się spotkać. Zresztą był taki moment, że przymaniaczyłem trochę w The Crew 2 i zdobyłem tam tysięczny poziom. A miałem chyba ze 300 albo 500, coś takiego. I tyle poziomów tam wbijam. Teraz poziomy łatwo jest wbijać w The Crew 2, tak w ogóle. Tylko ze zlotami jest tam taki problem, że my nie zrobimy takiego zlotu jak tutaj, że jedziemy sobie, wiesz, w 12 osób, tylko tam można 4 osoby mieć w teamie, jakby w grupie. No i dodatkowe 4 gdzieś na mapie możesz spotkać maksymalnie. To jest paranoja, nie? To jest paranoja, niby taka gra online. No ale jakoś tam te zloty da się zrobić i tam mniej więcej przy sobie jechać. Także jest to możliwe. No, taki spacerek w Forza Horizon 5 sobie zrobimy, tak. Zwiedzanie mapki i takie rzeczy. Chociaż ja myślę, że wy zlotów nie będziecie chcieli robić na początku, bo będziecie chcieli sami wszystko odkrywać. A, pojadę sobie tu, zobaczę tam, a tutaj sobie to porobię jeszcze. I wiecie, będzie coś takiego, że na zlot ktoś zdobędzie jakieś unikalne autko, no nie? Albo coś takiego, będzie się chciał na zlocie pochwalić tym swoim nowym autkiem, nikt nie będzie go jeszcze miał. A tutaj już, wiesz, każdy wszystko ma właściwie w czwórce i to już nie jest takie, nie? A w piątce to będzie wszystko takie nowe, takie inne. I tak na zlot ktoś przyjdzie w jakiejś fajnej furze i powie, zobacz jaką mam furę. Można tu trąbić? Ale mam klakson normalny. Ty, tu wyschnięta droga, czy rzeka już jest? Co jest? Gdzieśmy tu zajechali? Są jakieś mokradła. Gdzie ta rzeka jest? Gdzie my jesteśmy? A nie ma jej... Aha. No takie wyschnięte było, dobra. Był random? Gdzie jest? Ty, faktycznie, no. Dzięki, Blokej, za dyszkę. Ej, faktycznie, jest jakiś ziomeczek randomowy. Co on tu robi? To jest ktoś od nas? Nie, no, to nie jest z klubu. Ale zobacz, on patrzy, co tu się dzieje, nie? On jedzie, patrzy, że jest zlot samochodów offroadowych, jedziemy sobie, wiesz, po offroadzikach, zajeżdża zobaczyć, o co tu chodzi. Myślę, że się rzadko zdarza, że się spotyka takich offroadowców w Forzie, no nie? Mamy akurat slot wolny w ekipie i jednego gracza pojawiło. Fajnie. Piękne to jest. W ogóle mamy taką grę, kojarzycie Deathloop. Mieliśmy w nią zagrać, kurde, w zeszłym tygodniu, ale nie wyszło. Nie miałem czasu. Nie miałem czasu na streamki.
Ty, ale głęboko tu jest. Tylko chyba najwyższe samochody, bo reszta się potopi. Reszta się potopi. Panowie, kuźwa, uważajcie na swoje fury. Ja mam chłodnicę gdzieś na górze, także chyba w porządku. I dolot powietrza. Mam snorkela? Nie, nie mam snorkę. A czekaj, ja na górze coś mam, coś na górze mam dziwnego, takiego, jakąś rurę. Widzicie tą glizdę taką? To jest chyba wlot. Nie wiem. Może i tak. Kto ma snorkel? Pokazać mi tutaj. Się utopicie i co? Potem wasze mamy będą do mnie dzwonić. Albo żony. Albo dziewczyny. Co macie? Wszystko macie? To dobrze, dobrze dla was. Patrzę, gdzie tu mają... Nikt nie ma snorkela! Nie no, ten musi mieć Land Rover. Oła! Land Rover ma! Ten Defender. Miał snorkela, on się nie utopi. A my się wszyscy potopimy. Ty, patrz, ale tu fajnie jest. Dobra, ja się gdzieś zatrzymam, bo się za dużo zderzamy. A wy jedźcie przodem. Jadą, jadą. O, ten ma nawet DH. Downhill. W nazwie. Także będziemy mogli downhillowo zaraz pojechać gdzieś. Zobaczymy. Ja mam żonę i dziewczynę. Dobra, załapałem. No to dobrze dla ciebie, no jak tak lubisz. Ja będę się dzisiaj z tego śmiał, muszę to powiedzieć mojej kobicie. Się zastanawiasz, nie? Czy kupić kwiaty dzisiaj żonie? Czy może dziewczynie? Której kupić, kurde? Dobra, dojechaliśmy sobie na plażę. No i trzeba przyznać, że ta rzeka dosyć długa była. Powoli sobie jechaliśmy. I było ciekawie. Jest jeszcze jedno takie miejsce w Fordzie. Charakterystyczne, dziwne, w którym nikt nie przebywa. Kilka jest takich miejsc. Jedno jest tutaj. Tu jest bardzo offroadowo, w tym miejscu. Tu możemy sobie pojechać. I pojedziemy, słuchajcie, tym tunelem. Czyli co, wjeżdżamy sobie na tory za moment. Tutaj, wjeżdżamy sobie na tory. I pojedziemy tunelem, potem przez miasto. Jak najbardziej offroadowo pojedziemy sobie to miejsce gdzieś tutaj. Tu jest jakiś murek i tutaj taki lasek jest. I tu też jest rzeka. I nią można sobie pojechać, tylko że tu jest strasznie ciasno. Ja nie wiem, jak wy tam przejedziecie. Dobra, jedziemy, już wyznaczyłem dla nas trasę. Możemy śmigać. Oj, sorry, sorry. To na drogę chyba wyjedziemy. Poszaliliśmy na plaży. O, ten jak poleciał! Chłopie, co ty znalazłeś 50 groszy? Widzieliście, leciał prosto na maskę. W powietrzu zobaczył z daleka. O, 50 groszy! O, Ozar wbił! Siemaneczko, Ozar! Ty, tutaj blokada drogowa. Ała! Dobra, trzeba się napić. Jedziemy do torów, tam jest tunel i ten. Toyota fajna? Nie, a patrzcie. Patrzcie, jak się wytarła. Widzicie? A, nie wiem, czy będzie widać to na kamerce. Jak wam to pokazać, bo ona się błyszczy w tym miejscu. Ale tu jest już takie wytarte. Nieprzyjemne w dotyku. Tak, konwój jest pełny, no. Dobra, jedziemy do tych torów. Ej, faktycznie, tutaj jakaś promocja LGBT. Nie, no to takie fajowskie malowanie sobie wybrał. To jest chyba Positive Ways, coś takiego, nie? Oni robią takie malowania hardkorowe, że dużo tych naklejek dają i tak dalej.
Okej, ja tu zaznaczyłem jakoś drogę. Za chwilę powinny być tory. I tymi torami ruszamy w tunel. Będzie fajne. Robimy zwiedzanie, przygotujemy się przed Forza Horizon 5. O, dokładnie o te tory chodzi, no. Wbijamy tutaj. Jedziemy, wycieczka. Ja nie byłem nigdzie na wakacjach, to chociaż z wami sobie wakacje spędzę tutaj. Nigdzie nie wyjechałem, cały czas byłem w domu. Tak. Nawet nad Morzem Polskim nie byłem. Jedynie gdzie pojechałem na wakacje, to wczoraj na grzyby. Poważnie. Poważnie. I to całe moje wakacje, także mam wrażenie, że mam nadzieję, że wy spędziliście lepiej ode mnie te wakacje, to lato. Wczoraj na grzybach byłem, to moje wakacje. No halo, jedziemy dalej torami, do samego miasta. Chyba student, jak masz wakacje we wrześniu. Tak, zdecydowanie. Na feriach lecę gdzieś nowe. A, spoko. Ja nigdzie nie byłem w tym roku. Totalnie. Ale nie żałuję, no. Odłożyłem trochę pitos. Poza tym czasami też dobrze jest sobie posiedzieć w Polsce. Coś tam na rower jak wyskoczyłem. Jakby nie narzekam, nie potrzebowałem nigdzie jechać. Po ostatnim moim wypadzie do Chorwacji trochę dosyć mam wyjazdów, kurde. Kobieta wymyśliła, hej, do Chorwacji będzie fajnie. Pojedziemy samochodem. I co? I gówno. Dobra, tu gdzieś zjeżdżamy. Tu można chyba jakoś glitchować te murki, no nie? Można było jakoś przenikać przez ściany. Było coś takiego. O, na kole byłem w Krakowie. No, to też się liczy. Dobra, tutaj już dojechaliśmy, miasto zaliczone. Teraz pojedziemy sobie... Czekaj, tutaj... O, tu jeszcze nie byłem. I tu chyba murek jest, że nie można go przejechać. A, żartowałem, jednak można. Dobrze, przejedziemy sobie przez miasto, ale na spokojnie, tu jest 30 mil. Kto się zastosuje do tej prędkości? E? 30 mil to jest... 50? Nie, gdzie jest 50? 50? 40 chyba 5. Przez kobietę straciłem Volvo, daj spokój. Ech. I po co mi to było? O co mi to było? Dobrze, chłopaki, musicie... A, wiecie co? Ja wam wyznaczę trasę w ogóle. Bo będziecie wiedzieć, gdzie jedziemy. My jedziemy sobie gdzieś do tego ronda i potem skręcimy tu w las. Czekaj, tu się nie da wjechać. My wjedziemy gdzieś tu. Tu będziemy jechać. Volvo do Chorwacji? W ETS-ie? Tam nie można chyba. Na single, bez kitu, na singlu bym mógł jakiegoś moda na Volvo wgrać i jechać do Chorwacji. Szkoda, że na singlu, znaczy na tym, na konwoju nie można, wiesz, grać sobie, jak to się mówi, grać sobie na promocję, no nie? Mam nadzieję, że włączą obsługę modów. A, na Trackers MP. No to chyba jedyna opcja, nie? Żeby grać na Trackers MP. W tego promocja. A coś się zmieniło w Trackers MP? Czy nie bardzo? A, możemy według GPS-a jechać, na spokojnie. Nie pali nam się. Ten samochód kręci się do 10 tysięcy, nie? To jest niesamowite. Takie obroty.
Dobra, i tam pojedziemy zaraz w krzaki, w taki las. Myślę, że będzie fajnie. Co tak mało ludzi gra w Forza Horizon 4? Co ty mówisz? A czy ktoś w Eliminatora nie chce grać? Czy jak? Bo ja dawno nie grałem w Eliminatora, wiesz? Od paru dni zacząłem oglądać Forza Horizon 4, aha. Dużo osób gra w tą Fordzę, no. Wszyscy czekają na piątkę. Dobra, my skręcamy tu teraz do lasu. Narobić kałasu. Ja zrobię wam tutaj dziurę. O, już nie muszę. Chciałem wam zrobić dziurę w tych barierkach, ale ktoś zrobił ją za mnie już. Po prostu rozwalił wszystkie, nie? Dobra, widzę, że ten Hubert to ja. Coś tutaj wariuje. Trzeba go wywalić. Dziecko będę miał? Może tak, może nie, kto wie? Teraz tylko YouTube, znaczy na streamkach też będziemy się spotykać od czasu do czasu. Na razie staram się streamować regularnie w sobotę, no nie? Żeby było tak, wiecie, że już spotykamy się w sobotę i gramy. A potem będę starał się coraz więcej robić tych streamów, żeby jakoś osiągnąć taki, jak to się mówi, konsensus, nie? Bo całe wakacje streamowałem praktycznie dzień w dzień. No i to było dużo, nie miałem na nic czasu. Bo jeszcze YouTube'y. Jeżeli ktoś sobie tylko streamuje, to spoko, nie? No ale nie miałem satysfakcji z tego, że tak nie przykładałem się do tych filmów. Nie miałem czasu przykładać się do tych filmów, do robienia filmów. Więc wolę, wiesz, lepsze filmy skonstruować, a robić mniej streamków. Tak bierze się. Boże. Tutaj są jakieś wertepy. A, właśnie. Ty, tam jest śnieg? Ej, chyba jeszcze śnieg nie stopniał. Co to tam jest? To jest chyba śnieg. Podjedziemy tam? Ej, tu jest śnieg. What? A to jest nisko nad poziomem morza. Ty, o! Możecie tu jechać? Bo ja nie. Ty, tu już się zaczyna ten etap taki bardzo śliski. Zobaczcie. Ja mam napęd tylko na tył. Nie, chyba. Nie, naprzód coś tam też się kręciło, no nie? Ty, tu jest bardzo ślisko. Dacie radę tu jechać? To jest takie ograniczenie zrobione przez twórców. I trzeba to trochę objechać. Bo tu już jest normalnie. I my jedziemy właśnie pod tą górę. Bo tu już jest ślisko. O kurde. Tu jest ślisko, ale możemy zjechać kawałek w dół i będzie dobrze. Wujek chce wymienić moderację. O tak, nowych moderatorów potrzebuję. Zdecydowanie. Tutaj można podjechać, no. Bo tam jest strasznie ślisko. Ja nie wiem, jak wy tutaj czołowe wyłapaliście, jak jest tyle miejsca, żeby się ominąć. To była sztuka. Tu już jest ślisko, o kurde. Nie mogę się ruszyć. A tu ziomek próbuje podjechać, ja mu zataguję drogę. I co, patrz. O ja. Ja bokiem. To był drift, to był prawdziwy drift. Tutaj trzeba wjechać. Wjeżdżamy jak najwyżej, tutaj jest taka wysoka góra, my na nią zawsze wjeżdżamy, jak jest zima. O, o, tutaj jest ślisko, ale dawaj, dawaj! Podjadę. I tu się da podjechać, tylko trzeba, wiesz, dobrze się rozpędzić. Mieliśmy zgodnie z przepisami jechać, ale ciul. Ej, mówią, że w Fordzie Horizon 5 będzie można, wiesz, daleko widzieć to, co się dzieje. A zobaczcie, tutaj też dużo widać, no jest ciemno akurat. To widać tak samo w czwórce, jak i w piątce, no umówmy się, nie ma dużej różnicy. Po co kupować piątkę? Bez sensu, jak w czwórce mamy to samo. Dobra, pod górę. I tu już ślisko. O,
Ty, tu można robić drifty. Zobacz, wasz. Dobra, spróbujmy się jakoś zatrzymać. Ale ślisko, ty. Jesus. Tu musimy gdzieś zrobić meetup. No nie, bo to chyba ten szczyt jest, gdzie jest najbardziej ślisko, jakoś tak. Jakoś tu. Ty, a ten co robi w konwoju? Zaraz. Przecież on miał być wyrzucony. Kto go dodał? Przyznać się. Dzięki, dzięki za donacik. Na razie, czy musiałbyś dołączyć do ekipy? Spokojnie, Lucek, poczekamy. Co, będziemy czekać, no. Może coś pooglądamy na YouTubie. O, czekaj, już wschód słońca się robi. To dobrze. Gdzieś tam w środku, tylko jest ciemno, nic nie widzę. O, wstaje, wstaje, jest git. Nie masz psychy wyłączyć streama? Bo to patrz, patrz na to. Wyłączyłem im streama. Trzeba było nie bejtować. Wyłączyłem streama i już. Dobra, i tak musieliśmy poczekać na dzień. Widzieliście tego fikołka? Na koła wylądowałem. I tak musieliśmy poczekać na dzień, więc wszystko jest dobrze. O. Jedziemy, jedziemy. Dojeżdżam tam do chłopaków. Oni nawet nie zauważyli, że mnie nie ma. Pewnie robią sobie fotki. O, wiecie co? Zmienimy sobie sesję. Tak zrobimy. Find new session. O, i razem sobie dołączymy do nowej sesji. Pewnie tak. Pewnie, że tak. I już. I zaraz sobie zrobimy zdjątko. Chyba czas na zmianę kierownicy, co? Tak. Do Eurotrucka w sam raz. O, już są chłopaki. Powychodzili z konwoju, powywalało ich chyba. Patrzcie, ona w ogóle tutaj ścięta jest tak na dole, jak sportowa. Spoko. Powiem wam, że fajnie wykonana jest ta kierownica. Naprawdę. Spodziewałem się, że te plastiki, te oprzycia wszystkie, że to będzie takie dziadostwo, ale jest naprawdę ładnie. Jest naprawdę ładnie. Dobra, jeszcze raz pozapraszam was, no nie? Czekaj. Dobra. Chyba, że utworzymy nowy... ten... nowe party utworzymy, no nie? O, znaczy ci co są, to jeszcze niech zostaną, bo trzeba fotkę zrobić. Ej, bo się nudzę! Tylko nudni ludzie się nudzą! Dobrze powiedziałem? Tylko nudni ludzie się nudzą. Chyba powiedziałem, nudni ludzie się nudzą. Tylko nudni ludzie się nudzą. Pamiętajcie o tym. Ja się nigdy nie nudzę. Nie, serio, jak ci się coś nudzi albo coś, nie rozumiem tego. Trzeba iść, a nie wiem, obejrzeć sobie serial, coś zjeść, wyjść na zewnątrz, pograj w coś, kuźwa. Masz konsolę, komputer, telefon masz, to już się nie będziesz nudził. Aj, 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 dobra, co wy tu robicie? Chłopaki, ustawiliście się jakoś i co, fajnie to będzie wyglądać? Tutaj ktoś z tyłu. Nie no, za krzywo się poustawialiśmy. Ty, ale wschód słońca idealnie. Tylko ja tu nie mam jak kamerę ustawić. Ło, ale patrzcie jakie widoki. Forza Horizon 5, mówię wam. Pola jakieś widać. Ej, widok jest taki sam jak w piątce. To co pokazywali na tych, no nie? Pięknie to wygląda, gość. Tylko myśmy się tak ustawili dupami do tego widoku. Tak, jeszcze raz wejdę w tryb zdjęć, żebyśmy mogli, wiesz, jakoś lepiej się poustawiać. Dobra. Patrzcie, ta góra w tle fajnie wygląda, no nie? Moglibyśmy to jakoś tak orypnąć. Ale krzywo, kurde! Jak tą fotkę zrobić? Każdy stoi w inną stronę, cholera! Dobra, fokus. O, i pięknie. Każdy w inną stronę. Zapisz. Mi się ta góra w tle podoba. Jak oni krzywo stoją, to przekrzywa parę. Dobra, spróbuję. Ojej, czy ja wiem. Kto ma tu zmysł fotografa? Jest jakiś fotograf w konwoju? Gdzie, jak mam to zdjęcie złapać? A i tak wygląda nawet spoko. Horyzont jest krzywo, zobaczcie. Nie wiem. Zrobimy coś takiego, zresztą nie ma znaczenia. To ważne, żeby, wiesz... ważne, żeby zrobić zdjęcie ze zlotu, tak? A jak ono nie będzie jakieś tam artystyczne, to trudno. Patrzcie, mamy tutaj w ogóle zdjęć ze zlotów. Tu jakiś zlot BMW.
Tutaj zlot, że robiliśmy zdjęcie w powietrzu. Tutaj zlot samochodów. To chyba pierwsze auto, najlepsze pierwsze auto. Coś takiego, no nie? Czekaj, zobaczę najstarsze zdjęcie, jakie tu mam. Najstarsze zdjęcie mam z 2018 roku, ale to jest takie moje. A ze zlotu mam z 19 roku. I to jest... Ej, patrzcie, to zdjęcie... Aha, bo dzisiaj jest 9-18. A to jest 8-18. No, ciekawe, czy mam coś. Nie mam chyba. Tu mam już 10. Są zlociki, fajnie. A tu chyba z Marquizem. Ty, tu pierwszy raz grałem z Marquizem. Tak, to był nasz pierwszy odcinek. On wziął jedno Porsche, ja wziąłem drugie i żeśmy jechali. Jakoś tak to było. Tutaj jakiś zlot McLarenów chyba mieliśmy. No jest tych kurczę zlotów. Jak macie foteczki, to powrzucajcie na Discorda tam w event, nie? Tam powrzucajcie i ja coś tam może wybiorę na miniaturkę. Często używam po prostu swoich tam zdjęć, no nie? Ale fajnie sobie tak popatrzeć w sumie te zdjęcia. Taką historię Forzy można sobie odtworzyć. Ja nie wiem, ten samochód ma napęd na 4 koła, czy jak? Fajny zlocik nam wyszedł, taka jazda po offroadach trochę. Chociaż już żeśmy to kiedyś chyba przerabiali, takie mam wrażenie. Kogoś bab nie wysyłajcie, nie, ja mówię o zdjęciach z Forzy, no chwileczkę. Zdjęcia z Forzy.